peleton stoi aż tam do końca tej całej ulicy. Także cieszę się, że mogę tu jeszcze raz gościć. Myślę, że będzie wspaniała walka i zapraszam wszystkich do fajnej, super rywalizacji. Ale pięknie, punktualnie ten kolarski peleton odjeżdża. Pięciuset uczestników, piękna malownicza trasa drogami Kociewia. To bardzo fajnie, że drugi raz z rzędu ten peleton do nas zawitał, że możemy promować nasz region, nasze piękne okolice, naszą katedrę. Przyjechały całe rodziny, kibicują dzieci, mamusie, tatusią, także nam się to bardzo podoba, że impreza zmierza w tym kierunku. Serdecznie dziękuję również policji, straży pożarnej za pomoc przy organizacji tej imprezy. Bez nich nie byłoby to na pewno możliwe. Oni finiszują, oni dają z siebie wszystko, oni osiągają teraz zawrotną prędkość, oni walczą o zwycięstwo w cyklopefli, rywalizacja w cyklu Energa Cyklota. Pomieszczały się to cykli, tych, którzy jadą dalej i tych, którzy finiszują. Są tacy, którzy jeszcze jadą dalej i są tacy, którzy kończą rywalizację. Za chwilę wyprzedzimy te grupy. Kolarski Lew Lemborg, jesteśmy tu już po raz kolejny na zawodach kolarskich z cyklu Cyklo Pelplin. Trasa jak zawsze przepiękna, piękne widoki, płaska, bardzo szybka, co daje możliwość rozpędu do dużych prędkości. Przy tym też jest również trochę niebezpieczna, ponieważ wszyscy w peletonie jadą, ale ogólnie asfalty bardzo dobre, trasa bardzo dobra, wymagająca, szybka, dająca dużo frajdy.